Robert Biedroń jest dziś na ustach wszystkich Polaków interesujących się polityką. Trwają analizy programu jego nowej partii Wiosna. Ze szczególną krytyką na jego wizję patrzą przedstawiciele władzy, ale i wśród dzisiejszej opozycji nie brakuje głosu zwątpienia. Robert Biedroń oficjalnie wystartował dziś ze swoją nową polityczną inicjatywą. W jego zamiarach partia Wiosna ma przynieść zmiany na polskiej scenie politycznej, kończąc trwające od lat spory polsko-polskie. Biedroń opowiadał dziś o podstawach programowych podczas konwencji założycielskiej na warszawskim Torwarze. Robert Biedroń i nowe otwarcie. Może stać się najsilniejszą bronią PiS. Podczas spotkania padły liczne deklaracje, którym polski wyborca przygląda się wnikliwie. Mowa o emeryturze obywatelskiej, 1600 zł, modyfikacji 500+, na wszystkie dzieci, państwie świeckim, bez religii w szkołach, opodatkowaniu kościoła TJ. Innych firm, czy zamknięciu kopalń w perspektywie 15 lat. Środowisko Zjednoczonej Prawicy raz za razem odnosi się do programu Wiosny na Twitterze. Posłanka Krystyna Pawłowicz zdążyła napisać już o lewackim zagrożeniu, a wiceminister Adam Andruszkiewicz powiązał politykę szacunku z planową wojną z Kościołem oraz aborcją na życzenie. Co znamienne, socjalną inicjatywę Biedronia w ostrych słowach skomentował profesor Jan Hartman, regularny komentator polskiej polityki na łamach tygodnika Polityka. W swoim wpisie na blogu pokusił się o stwierdzenie, że lider Wiosny może pomóc utrzymać władzę PiS. Sprawa jest poważna, bo jeśli paskudny symetryzm Biedronia, moralnie zrównujący reżim Kaczyńskiego z opozycją, oraz separatyzm i niekoalicyjność jego ugrupowania utrzymają się do wyborów, to w rezultacie Wiosna może okazać się najsilniejszą bronią PiS, dzięki której utrzyma się on u władzy po wyborach, napisał na blogu w serwisie Polityka. W dalszej części wywodu pozwolił sobie na swój scenariusz polityczny. Widzi w pomysłach Biedronia powtórkę z Palikota, czyli zgarnięcie do 10%. Głosów kosztem PO, SLD i PiS. Powtórzy historię swego mentora Janusza Palikota. Zrobi te 8 do 10%, częściowo kosztem PO, SLD i PiS, a częściowo łowiąc w nieaktywnym dotychczas elektoracie, a potem zacznie się rozpadać, dodaje Hartman.